Goldfield, Arizona. Produkt arizońskiej gorączki złota. Przenieśmy się w czasy dzikiego zachodu, czy tam dziwnego zachodu. Miało miejsce o tej nazwie? Goldfield wygląda na osadę górniczą z końcówki XIX wieku, ale w praktyce nic z budynków, które tu widzimy, nie jest do końca oryginalne. Większość została odbudowana lub zbudowana w latach 80. i 90. XX wieku przez miejscowego dewelopera, aby zarabiać na turystach, więc w pewnym sensie wpadliśmy w pułapkę. Ale jakże to piękna pułapka, dająca sposobność do klimatycznych zdjęć, co nie? Mamy tu tytułową kopalnię złota, bank, sklep indiański, bordello, pocztę Pony Express, a nawet stację kolejową. O 15.10 nie odchodzi stąd pociąg do Jumy. Pociąg jedzie w kółko i oczywiście też jest udawany, jak prawie wszystko, co tu znajdziemy. Na szczęście hamburgery prawdziwe i Coca-Cola też. W tym sklepie można kupić pamiątki albo przekąski. Fudge, miejscowy rodzaj krówek. Całkiem dobre. A co z kopalnią? Możemy kupić bilet na jej zwiedzanie. Oczywiście zwiedzanie kopalni to w praktyce kilkadziesiąt jardów tunelu wykopanego kilkanaście stóp pod ziemią, przyozdobionego tylko sprzętami z epoki. Fejkowość całego interesu nie powinna zaskakiwać, ale z drugiej strony przewodnik opowiada różne bajki o tym, że kopalnia sięga tysięcy stóp pod ziemią. Oczywiście większość opowieści tutejszych przewodników to bajki podobnego kalibru. Miejscowe muzeum zawiera za to kilka eksponatów z epoki dość prawdziwych. W tym podobno oryginalny frak Johna Doc Holidaya.
W samo południe inscenizowane są rozmaite strzelaniny. Być może to najciekawsza atrakcja przywołująca duchy dziwnego zachodu. Chociaż jeśli chodzi o atrakcje dla rozbawienia turystów, wybór jest dość szeroki. Jest tyrolka. Jest wypłukiwanie złota. Jest sklep z przyprawami, prawdziwy. Jest wystawa egzotycznych węży i innych gadów. Jest i kościół. Ciekawy nawet. Przyjrzyjcie się tablicy z 10 przykazaniami. To przykazania kowbojskie. Trochę podobne do normalnych, ale trochę inne. O dziwo, nabożeństwa w tym kościele są jak na ten kraj całkiem normalne. Przychodzi pastor i straszy Bogiem oraz groźnymi lewakami z telewizji, którzy prześladują pobożnych protestantów. Jak chcecie zobaczyć dziwny kościół, to zaczekajcie do końca filmu. Po napisach pokażę. Te duże kaktusy, które tutaj widujemy, to się nazywają saguaro. Ich jest pełno w środkowej i południowej Arizonie, ale nie rosną prawie nigdzie indziej. Niektórzy myślą, że są typowe dla Teksasu, ale w Teksasie ich na przykład w ogóle nie ma. Patrzcie, jakie duże. Większe ode mnie. Jest też i steakhouse, saloon. Kuchnia nawet spoko i o dziwo ceny nie aż tak zawyżone jak na sztucznie wytworzoną atrakcję dla turystów. Ale użycie jednorazowych sztućców obniża satysfakcję. Jak wyraźnie poprosisz, dadzą ci prawdziwy nóż. O, są plusy. Miał być obiecany dziwny kościół. To on jest dosłownie 2 mile dalej, w Superstitions Museum. Ten kościół, podobnie jak stodoła obok, jest przeniesiony z ruin studia filmowego Apache Land. A w kościele? Jedyny prawdziwy król. Król rock'n'rolla. Jak się podoba? W miejscu świętych obrazów oczywiście plakaty z filmów nakręconych w tym studio. No to jak? Podobało się? Jeśli tak, to pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę i polecić film twoim znajomkom. Ciao!
Hasta la vista.